Rogatek. Kolejna roślina, o której mam przyjemność powiedzieć kilka słów. Rogatek sztywny, czyli Ceratophyllum demersum. Roślina absolutnie światowej klasy. Ciężko znaleźć miejsce, gdzie nie rośnie, więc oczywiście i w Polsce można swobodnie spotkać dziko rosnące osobniki. Im bardziej woda zasobna, tym rogatka więcej. W stanie dzikim bardzo zaborczy poprzez swój rekordowo szybki wzrost wypiera inne gatunki. W akwarium proces ten łatwo okiełznać, odpowiednio sterując jego wzrostem. Dlaczego nazwa rogatek? Bo na liściach ma wyraźne ząbki zakończone kolcami. Dlaczego sztywny? Bo łyka wiagrę. Nie no, bo wpiernicza gigantyczne ilości wapnia z wody i odkłada w liściach. Roślina nie ma korzeni. Do gruntu przytwierdza się za pomocą zmodyfikowanych dolnych liści. Da sobie swobodnie radę jako roślina wsadzona w podłoże i jako roślina pływająca. Do czego się przydaje w akwarium, oprócz oczywiście fajnego wyglądu? Do nasadzeń startującego zbiornika. Wyjada nasz łopczyna związki azotowe aż miło. Natlenia przy tym wodę. Często stosowane jest jako miejsce chowania się na rybku przeróżnych ryb. Lubi dużo światła. Dużo i długo, bo w okolicach 12 godzin dziennie. Natomiast jakość światła nie robi mu większej różnicy. Pędy i liście znajdujące się najbliżej tafli wody często nabierają czerwonawego odcienia. Jest to naturalny proces. Temperatura 20-28 stopni jest optymalna dla jego wzrostu i rozwoju. Tak pięknego jak w akwarium raczej rogatka się w naturalnych warunkach nie uświadczy. Roślina ta rzadko bywa zagloniona, z wyjątkiem glonów nitkowatych, które łatwo wczepiają się w jego rogate liście. Natomiast układ jej liści sprzyja osadzaniu się wszelakich brudów i pyłów pływających w wodzie. Nie należy do tego w akwarium dopuścić. Chodzą słuchy, jakoby rogatek ograniczał wzrost glonów. Biorąc pod uwagę jego żarłoczność, może być w tym sporo prawdy. Niestety, oprócz glonów ogranicza on także wzrost innych roślin. Z jednej strony zasłaniając im dostęp do światła, z drugiej wyjadając związki azotowe, które są niezbędne do wzrostu. Dlatego z rogatkiem należy postępować bardzo ostrożnie. Świetny w pierwszej fazie rozwoju akwarium powinien być z czasem ograniczany do minimum, a nawet eksmitowany ze zbiornika. W wypadku, kiedy chcemy go stale uprawiać, ważne jest jego przycinanie. Aby ładnie wyglądał i był super gęsty, należy go ciąć mniej więcej raz w tygodniu i wywalać całą dolną część, a sadzić wyłącznie czubki długości 15-20 cm. Nie miejcie w tym wypadku żadnych skrupułów. Dół wywalamy do śmieci. Zobaczycie, jak będzie wyglądał rogatek w ten sposób sadzony i porównacie z rogatkiem ciętym klasycznym sposobem cięcia roślin łodygowych. Czyli dół zostaje, a górę sadzi się w innym miejscu. Do rogatka to się nie odnosi. Dobrze też przy przycinaniu wypłukać te czubki pod bieżącą wodą w celu likwidacji osadzonych na nim zanieczyszczeń. Tylko żeby ta woda nie tryskała jak z węża strażackiego, bo wtedy wanna pełna będzie kawałków wymęczonej i porozrywanej rośliny. Oczywiście w innym przypadku rogatek przeżyje każde cięcie i praktycznie z każdego kawałka łodygi się rozmnoży. Tyle dziś o rogatku. Nie powiedziałem o systematyce, ale myślę, że potrzebujący tej wiedzy łatwo ją znajdą. Na koniec żenujący dowcip prowadzącego. Przychodzi Jasio do kuchni wieczorem i ma mokre włosy. Mama pyta: Jasiu, czemu masz mokre włosy? Jasiu na to: całowałem rybki na dobranoc. Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałem trochę akwarystów. Co ty wiesz o akwarystyce? Stara dupa jesteś. No i jednego krytyka